Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji nowego okrętu premium i od razu na samym początku chciałbym zastrzec, że recenzja ta powstaje w oparciu o obejrzenie kilku powtórek z gry tym okrętem, o porównanie statystyk Rochestera, bo tak to się podobno wymawia, w porównanie ich z Baltimorem i z Wichitą, także to jest taki raczej ekstrapolacja niż recenzja, bo sam tego okrętu nie posiadam, bo odradzaliście mi jego zakup, tylko po prostu żebym właśnie na takiej podstawie obejrzeniu kilku powtórek ocenił ten okręt jakoś, czy warto go kupić, czy nie. No i właśnie do tego właśnie tutaj sobie właśnie przejdziemy. Więc tak, zaczniemy sobie od porównania Rochestera właśnie z Baltimorem i z Wichitą, jeżeli chodzi o parametry. Potem będziecie sobie oglądać gameplay, który dostarczony nam tutaj został i możemy go sobie pięknie obejrzeć dzięki uprzejmości jednego z naszych rodzimych cycków, czyli Raging Engaging, tutaj ukrywający się pod nickiem Raging Noob. Jest sponsorem tej powtóreczki, także tutaj będziemy sobie omawiać okręcik. No i tak, od czego zacząć porównanie tych trzech okrętów? No przede wszystkim od artylerii, bo wszystkie trzy posiadają te same działa o takich samych parametrach. To jest i zasięg, i sigma, i szansa na podpalenie, jeżeli chodzi o pociski ogniowo-burzące, ale różnica pojawia się, kiedy spojrzymy sobie na reload. Bo Rochester, w związku z tym, że posiada dym, no mam nadzieję, że to się z tym wiąże, dostał troszeczkę nerfa do reloadu i reload na Rochesterze wynosi 12 sekund. Na Baltimorze i na Wichicie to jest odpowiednio sekund 10. W związku z czym tam mamy radary, tutaj nie mamy radaru, ale mamy dym i mamy 2 sekundy gorszy reload. Pozostałe właściwości tej artylerii są identyczne na wszystkich trzech okrętach, także to jest jedyna warta różnicy i warta omówienia, o to chodziło. Z tego co słyszałem gdzieś tam w reklamach na początku, jak ten okręt jeszcze był w testach, a nie, przepraszam, grałem nim, tylko że właśnie w wersji testowej, jak jeszcze miał radar, to jeszcze było wcześniej. Także tutaj co dalej trzeba porównać? Podobno on miał być dobry pelotkowo i tak patrząc, powiem wam szczerze, na te uszkodzenia, jakie zadaje ten okręt na różnych tych strefach przeciwlotniczych, no jest to nieco więcej niż na pozostałych dwóch okrętach. Na przykład na dalekiej aurze Rochester ma 1540 damage'u, Wichita, a nie, przepraszam, ma tyle samo co Baltimore, także tutaj też jakoś się nie wyróżnia. I co ciekawe, nie ma aury bliskiej. Wichita i Baltimore tą aurę mają, tutaj tej aury nie ma, ale widzę, że tutaj średnia ma taki sam damage jak Baltimore'owa, także tutaj aż takiej różnicy w tej pelotce nie ma. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej to wyglądało, ale jednak nie. Artyleria dodatkowa, tutaj zasięg ma taki sam jak na wszystkich trzech okrętach, z tym, że tutaj jest w takiej samej konfiguracji jak na Baltimore. To jest 6x2, 127 mm, tylko Wichita ma inny zestaw uzbrojenia dodatkowego, ale to jest taka rzecz, no, marginalna wręcz bym powiedział. Jeżeli chodzi o punkty wytrzymałości, Rochester ma 41900, Baltimore ma 42400, a Wichita ma 37900, także wypada najsłabiej w tym porównaniu. Ale, tak jak już wam wspomniałem, mamy tutaj dym. To jest dym typowo amerykański, w związku z czym rozstawia się 30 sekund i zasłona nam wisi tutaj przez 104 sekundy od postawienia ostatniego kółeczka, także możemy troszeczkę z tego dymu postrzelać, ale trzeba mieć na uwadze to, z jakiej odległości ten okręt jest w dymie wykrywalny, bo to jest największa bolączka. Jeżeli macie Arconage'a, to możecie sobie to porównać, ale tutaj ten wynik jest nieco lepszy. Ja nie mam tutaj zrobionego kapitana, porównuję te trzy okręty gołe, żadnych ulepszeń, żadnych perków, w związku z czym podam wam tutaj wykrywalność z dymu, to jest 6,8 km. Mam nadzieję, że się tu nic nie zmienia po założeniu perków i w przypadku Baltimora to jest 7,2, to już jest więcej. Wichita ma 6,8 tak samo, no i strzela troszeczkę częściej i sama swojego dymu nie posiada, ale no brak radaru to jednak jest też troszeczkę utrudnienie na tym okręcie, ale dym pozwala nam grać mniej przyskałkowo, bo widzicie tutaj, że Raging sobie gra typowo jak na Baltimorze, czyli po prostu szuka odpowiedniego miejsca, żeby się ustawić do przeciwnika dziobem, teraz będzie szukał możliwości, żeby jeszcze postrzelać. Już widzieliśmy, że Atago pokazało burtę, więc zostało surowo skarcone. Ostatnio, nie wiem czy widzieliście na streamie czy nie, jeżeli tak, to widzieliście co ostatnio ja robiłem na Baltimorze na bitwach rankingowych i dlatego w zasadzie wydaje mi się, że styl gry tym okrętem będzie identyczny, z tym, że możemy grać nieco dalej
gdyż właśnie ten dym pozwoli nam w odpowiednim momencie się ukryć. No te 6,8 km wykrywalności z dymu to nie jest tak tragicznie jeszcze. Możemy sobie na więcej pozwolić, mając ten dym, możemy sobie na przykład na środku otwartej wody ten dym postawić i jakoś tam z przeciwnikiem walczyć, jeżeli będziemy zarządzać jakoś sensownie spotem od drużyny i będziemy wiedzieli, kiedy tego spota będziemy mieć. Jak już wam wspomniałem na początku, działa, wszystkie te trzy okręty mają takie same i jest to niewątpliwa zaleta tych okrętów, bo te pociski przeciwpancerne to jest coś, czego zignorować nie można i trzeba na to bardzo uważać, bo one mogą bardzo mocno ugryźć, czy to w krążownik, czy to w pancernik, biją mocno i trzeba tego używać, także perk ekspert ładowania to będzie tutaj must have na tym okręcie. Najlepiej jeszcze jakbyśmy mieli tu Halseya wsadzonego, jeżeli macie go na ciężkie krążowniki amerykańskie przygotowanego, to myślę, że tutaj będzie jak znalazł. W sumie to jest i tak premka, więc można tego kapitana sobie wsadzić nawet w pancernika czy z dedeka. Więc szybkie przeładowanie pocisków znajdujących się w lufie na pewno dużo bardziej pozwoli wam się dostosować do sytuacji. No zwłaszcza, że te pociski się ładują 12 sekund, także z tych trzech okrętów to jest najdłuższy reload. Przypomnijmy, że pozostałe dwa mają po 10 sekund. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to nie wspomniałem wam jeszcze poza dymem, że ten okręt go ma. Mamy na oddzielnych slotach rozbicie i sondę hydroakustyczną. Na Baltimore i na Wichicie oba te materiały eksploatacyjne mamy na jednym slocie, więc musimy wybrać jeden z nich. Co więcej, radar z Wichity to jest na przykład 9 km, a radar z Baltimora to jest kilometrów 10. Czas działania radarów na Wichicie to jest 30 sekund, a na Baltimore 27. Oczywiście to są gołe parametry bez żadnych ulepszeń. Także jak widać, no głupie pokazywanie burty tym trzem okrętom kończyć się będzie tak właśnie, jak tutaj widzicie. Także no, nie jest to dobry pomysł. I teraz w zasadzie, jeżeli chodzi o parametry, to tu za bardzo nie ma co porównywać, no bo torped nie ma. Sekundarka to jest dodatek taki, w zasadzie nieistotny. Pelotka jest niemal identyczna jak na Baltimore, a miał ten okręt być podobno bardzo dobry przeciwlotniczo. Czego temu okrętowi brakuje moim zdaniem? No, gdyby miał naprawkę, to oceniłbym go naprawdę bardzo wysoko, a tak wydaje mi się, że Baltimore może być odrobinkę lepszy niż ten okręt. Baltimore'owi dałbym tak, no myślę, że 7 na 10, 7,5, a tutaj będzie 6,5 na 10, jeżeli chodzi o ocenę. Wiem, że dosyć szybko w czasie recenzji tą ocenę wystawiam, ale 6,5, może 7, Baltimore jednak będzie pół punktu wyżej, także dajmy mu 7 na... Nie, dobra, 6,5, niech będzie 6,5. To jest oczywiście okręt dla tych, którzy lubią właśnie taki przyskałkowy tryb rozgrywki, z tym, że właśnie mając na pokładzie dym, jesteśmy troszeczkę bardziej mobilni, bo możemy sobie w dowolnym miejscu ten dym rozstawić i z jego pomocą dalej rypać damage. Nie musimy szukać przestrzałów aż tak bardzo, jakby to trzeba robić na Wichicie czy na Baltimore, ale oba te okręty wydaje mi się, że można rozważyć. Przy czym teraz pojawia się pytanie, czy warto kupić sobie taki okręt, który no parametrowo nie różni się niemal niczym od tego, co mamy w drzewku, a zamiast radaru mamy dym. No i przypomnijmy jeszcze o tym, że hydro i rozbicie na oddzielnych slotach. To też jest pewna dosyć istotna różnica. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy warto go kupić, no powiedziałbym szczerze, że no jak lubisz bardzo takie krążowniki, no to można sobie sprawić. Z tym, że no posiadanie dymu często skłania nas do popełniania głupich błędów, bo stawiamy go w nieodpowiednim miejscu, gdzie tego spota na przykład nie będzie, albo gdzie hapniemy torpedy, no ale mając hydro to raczej jest trochę utrudnione zadanie. Chociaż znamy takich kaskaderów, co na dedekach z dymem chapią torpedy w pierwszej minucie bitwy, czy drugiej. Przepraszam, z hydro. No ale wiadomo, jak chcecie to na wszystkim można złapać. Ale czy ten okręt jest warty zakupu? No powiem wam, że mam zagwozdkę, czy wam go polecić, czy nie. To nie jest zły okręt, broń Boże, bo te działa naprawdę robią robotę. Szansa na podpalenie, jeszcze zerknijmy sobie, ile tutaj wynosi. Bazowo 14%. Na wszystkich tych trzech okrętach penetracja pociskami odłamkowo-burzącymi to jest 34 mm. Także dosyć przyzwoicie to wygląda, jeżeli chodzi o damage tych dział. No to są te same działa, co na Baltimore i co na Wichicie. Teraz. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy kupić Wichita mając Baltimora, absolutnie nie, ale z Rochesterem już powiem wam, mam delikatny dylemat, bo ta zmiana dymu na radaru na dym to już jest dosyć spora ingerencja w to, jak się tym okrętem gra, ale czy aż tak duża, żeby wydawać na taki okręt 140 zł, czy tam no, 11 tysięcy dublonów z groszem? Powiem wam szczerze, że bardzo mocno bym się zastanawiał.
I teraz tak, jeszcze wykrywalność nie porównywaliśmy tutaj chyba. Wykrywalność Rochestera i Wichita to jest 11,7, oczywiście mówię tutaj o gołym okręcie, a Baltimore jest wykrywalny z 12,2 km. Także troszeczkę jest gorzej tutaj z wykrywalnością, ale z powierzchni wygląda to tak, jak wam przedstawiłem, a z powietrza Rochester wygląda identycznie jak Baltimore, czyli 7,25 km. To pewnie do 7,2 gra wam zaokrągli. Więc tak, nie są to na tyle istotne różnice, żeby warto było inwestować takie pieniądze w ten okręt. Mimo tego, że on jest dobry, to możecie niemal te same rzeczy robić na Baltimore. Brianki powiedzą, no może Brianki. No niektórzy powiedzą, że po co kupować okręt tylko dla dymu, jak można zagrać z dywizją. Oczywiście, jeżeli macie taką możliwość, żeby ktoś grał z wami dywizją i wam ten dym stawiał, oczywiście to jest najlepsze wyjście, wtedy grać Baltimorem macie radar. Ale jeżeli gracie dużo solo, no to można się nad tym okrętem zastanowić. Przypominam, daję mu 7... No mam zagadkę. Mam zagadkę, naprawdę. Te działa naprawdę robią robotę, ale może 7 to za dużo. 6,5. 6,5 to jest werdykt ostateczny. Baltimore dostałby 7, 7,5 gdzieś w tych granicach. Bo Baltimore jest naprawdę koks. I no pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, czy ten okręt warto sobie kupić. Nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że to jest zbyt okręt zbliżony do Baltimora, a różnica w postaci dymu a radaru, no jednak mimo tego, że wpływa na gameplay dosyć istotnie, to nie jest chyba warta takich pieniędzy. Także no rzadko mi się zdarza taki okręt, żebym tak się zastanawiał bardzo nad tym, czy te pieniądze na niego wydać, czy nie. Ja osobiście bym go sobie nie kupił. Wolę grać Baltimorem, Wichita mam, także jej raczej sportu wyciągał nie będę, bo to jest taka już całkiem osłabiona wersja, ale Baltimore to jest, wydaje mi się, okręt, który będzie robił to samo. Będzie robił to samo szybciej, bo ma o 2 sekundy krótszy reload, no i będzie wykrywał nam dedeczki z korzystaniem radaru. A tutaj mamy po prostu tę możliwość, że możemy z większej ilości miejsc prowadzić ostrzał, korzystając z tego, że rozstawiamy sobie dym w dowolnym miejscu. I... no podsumujmy, także 6,5 dostaje Rochester. Czy warto go kupić? Ja uważam, że mając Baltimora nie jest to zakup jakiś niezbędny. Jako ciekawostka element kolekcji na pewno, ale no element kolekcji za 140 zł, żeby stał w porcie i zbierał kurz, nie powiedziałbym szczerze. Także teraz obejrzyjmy sobie do końca powtóreczkę. Ja wam tutaj jeszcze zaprezentuję, jak proponuję wam zrobić kapitana i ulepszenia ewentualnie, gdyby ktoś się na ten okręt skusił. To nie jest okręt zły, absolutnie nie. Działa są potężne, robią robotę, a dym pozwala nam na dużo większą uniwersalność w doborze pozycji niż na przykład na Baltimore. Tam musimy bardziej ostrożnie grać, tutaj możemy sobie pozwolić na nieco więcej. No i myślę, że gdyby ten okręt miał naprawkę, albo chociaż nie wiem, nawet dwie głupie torpedy na burtę, to już by dostał dużo wyższą cenę i byłby dużo bardziej unikalnym okrętem niż w porównaniu do Wichita czy do Baltimora. Ale że nie ma, no to dostaje 6,5, bo jest naprawdę przyzwoitym okrętem. I no pozostawiam wam odpowiedź na pytanie, znaczy pozostawiam was bez odpowiedzi w zasadzie na pytanie, czy warto go kupić. Ja mam problem, ale raczej skłaniam się ku temu, że nie, bo to jest zbyt drobna różnica w gameplayu tymi dwoma okrętami, żeby to aż tak doinwestowywać. Już wam tutaj przygotowuję perki i ulepszenia. Tej bitwy jeszcze troszeczkę zostało, także pozwolę sobie w międzyczasie troszkę przyspieszyć, bo tu Raging będzie jeszcze sobie strzelał zza wyspy do tego, co tam jest na środku mapy. Za wiele w bitwę to już nie wniesie, bo przeciwnik ma przejęte dwa kapy, mimo że w okrętach sytuacja wygląda tak samo, to raczej tutaj zieloni nie radzą sobie z tym, żeby to ogarnąć. Raging na 5000 HP też raczej z czterema pancernikami walczył nie będzie. Przekroczone 100 tysięcy. No i tutaj już pozostaje nam obejrzeć tylko takie plumkanie w to, co się nadarzy. Nie wiem, czy chcecie to oglądać. Jeżeli nie chcecie, to ja wam szybko w międzyczasie pokażę, jak wygląda kapitan i ulepszenia, a potem obejrzymy bitwę do końca. O, jeżeli chodzi o ulepszenia. Na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii, na drugim slocie kontrola uszkodzeń, na trzecim slocie obrót wież, na czwartym slocie modyfikacja napędu, żeby szybciej ruszać z miejsca, bo to jednak jest okręt, który będzie grał przy skałkach albo będzie stał w dymie, w związku z czym lepiej z tego dymu szybko uciekać, jak płyną torpedy. I na ostatnim slocie kamuflaż. Jeżeli chodzi o kapitana, to wygląda to następująco. Obrót wież, ekspert ładowania, cel priorytetowy, nadzorca, żeby mieć jeden dym więcej, ciężkie pepance, adrenalina, kamuflaż oraz...
Mistrz działu nowy, jak to się jakoś tak nazywa, chyba ten perk. I to wydaje mi się najsensowniejszy pomysł na ten okręt. Nie warto marnować 2 punktów na 1% pożarów, bo to i tak 14, a 15 to jest nieduża różnica. Można to sobie nadgonić sygnałami, także tutaj zakładamy sobie dwie szmaty i mamy to nawet więcej, bo mamy tutaj 1% za kaliber, więc tak to wygląda. No i teraz możemy sobie wrócić do bitwy, jeszcze tutaj szybko przelecę, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to się prezentuje. I wracamy do końca oglądania bitwy, której sponsorem, przypominam, jest Raging Engaging. No i pozostaje nam jeszcze szybko podsumować to, co wam przez te 12 minut, 15, przepraszam, 15 minut tutaj gadam. Czyli okręt jest porządny, działa naprawdę, robią robotę, ale różnica w gameplayu tym okrętem, a na przykład Baltimorem, jest, wydaje mi się, zbyt mała, żeby płacić za niego takie pieniądze. Mimo tego oceniam go na 6,5, także to jest okręt, który no, potrafi swoje zrobić w bitwie, ale no, Baltimore jest zbyt bardzo zbliżony do tego okrętu, a różnica dym a radar nie skłania nas aż tak bardzo do tego, żeby tyle inwestować. Tutaj mamy fajną sytuację, jak Ranging sobie strzela z wyprzedzeniem, będąc nadal niewykrytym, cofa się, utrzymuje dystans, a cel wpływa mu w te pociski i Ranging strzela niewykryty. Fajny manewr. No niestety jednak Baltimore jest troszeczkę szybszy niż Ranging na wstecznym. Przepraszam, Baltimore, Bayern. Także tutaj w końcu łapie Rochestera w zasięg wykrywalności, ale to już tutaj za wiele nie zmieni w tej bitwie. Spójrzmy sobie, tutaj jeszcze będzie ten Bayern sobie spadał. I chwileczkę jeszcze ta bitwa potrwa, ale to już raczej losów jej nie odmieni, bo zobaczcie, że przeciwnik ma przejęte 2 kapy, 930 punktów i leci do przodu. No i naszych okrętów tu zostało już naprawdę niewiele. Także zapraszam was do dyskusji w komentarzach, co uważacie na temat rozgrywki tym okrętem. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.